daleko jeszcze. Jeszcze trochę. O, czy bardzo dziurka? Czyli ona z dwóch, tu jakaś była bardziej nierdzewna. Ja się zesram, a się nie da. Warto, zawsze jak coś się robi, to warto mieć plan. Komora chłodnicza, wloty powietrza są już zrobione, ładnie, pięknie zaznaczone. Drugim punktem jest komora silnika i przodzik, przód cały, no po prostu przód samochodu. Wyjąć silnik, wzmocnić ścianę grodziową, rury do chłodnicy poprowadzić do tyłu, wymienić albo naprawić wózek zawieszenia, pas przedni przerobić na przykręcany taki, bo jest przyspawany, plan jest. Trzeba go zrealizować. Bierzemy się teraz za komory silnika. Podnosimy marce i jedziemy. Jedziemy do góry. Pocałował się ze ścianą? Pocałował hakiem ze ścianą. Kurde, fajnie by było też tył podnieść od razu tak samo. Widz ma prośbę, ja w prośbie od widza. Jaką? Więcej światła. Więcej światła? Zaraz włączymy więcej. Musimy tu zamontować. Dobra. Train bell. Mógłbyś tam nie wsadzać głowy? Czemu? Nie mam zaufania. Ja bym chciał tam wejść cały. Punkt pierwszy naszego planu jest taki. Trzeba wyjąć silnik stąd. Get out of the way. Najpierw musimy wyjąć wydech, zdjąć rurę od interkulera. O tą? Tak. Bardzo ładna rura. No, piękna rura, co? Rura dla widza? Tak, rura dla widza. Otworzyć maskę, powykręcać dalej wszystko i będzie sukces. Sukcesywnie idziemy do przodu z Mercedesem. Dobra, to było cięcie? Też mi się tak wydaje. Jestem za tym, żebyś tam nie wchodził. Zobaczymy. Zobaczymy. Dobra, tnij widza. Na pół. No, Stasiu, dobrą robotę Stasiu zrobił, no. To jest złoty człowiek. Nie ma takiego mechanika jak Stasiu. Pierwszy klient. Halo? Tak, aktualne, jak najbardziej. Zapraszam, ja jestem na miejscu tutaj, zapraszam przyjechać obejrzeć można, jak najbardziej może, zapraszam. Bezwypadkowy samochód, przebieg aktualny, potwierdzony. Wysyłam panu adres SMS-kiem, będziemy zaraz się widzieć. No, pozdrawiam. Szybko pójdzie, już pierwszy telefon. Co tu się w ogóle dzieje? Samochody jakieś stoją porozbijane? Co to ma znaczyć jakieś? Tu się dzieje coś nierobionego. Dzień dobry, witam, Zdzisław. O, pan to chyba kasiasty takiego Mercedesa. To nie są tanie rzeczy, naprawdę nie są tanie. Przejdźmy do rzeczy. Jak to wyglądało? Jakie wypadki w tym samochodzie? Tak szczerze mi pan powiesz. Żadne wypadki, bezwypadkowy samochód. Od dziadka kupiłem. Jeździł tylko do kościoła, nigdy nie był katowany. Na pewno? A my wiemy coś innego. Starszy oficer, sznycer, milicja powiatowa milicji. Jaka milicja? Pan mi chce wrobić, czy co? Wszystko już o panu wiemy. Korzystamy z najnowszej technologii raportu Car Vertical. Przekręcanie przebiegu, uszkodzony samochód, kłamanie klientowi w żywe oczy. Co? Jakie raporty? Zdjęcia z uszkodzenia, data uszkodzenia, wszystko tam jest. 40% dostaliśmy jeszcze na Black Friday z kodem BF40. Jest High Life na komendzie u nas. Każdy samochód możemy sobie sprawdzić. Ja jestem niewinny. To wszystko Stasio zrobił. Ja nic, to nie moja wina. Dobra, takie tłumaczenia to już na komendzie pan sobie będziesz mówił. Idziesz pan z nami i się nie wywiniesz. Siedzieć pójdę? Co? Nie ma takiej możliwości. Ja nic nie zrobiłem, naprawdę. Pierwszowa technologia. Ja ci dam, Stasiu, ale pożałujesz tego. A wy, drodzy widzowie, jeżeli nie chcecie skończyć jak dzisio, to zapraszam na Car Vertical. Kod BF40 z okazji Black Friday. Największa promocja na raport Car Vertical. Korzystajcie, bo do 29 tylko jest promocja. A ja idę szukać jakichś kolejnych złoczyńców. Trzymajcie się. Patrzcie, jaki mam fajny tlen. To jest antystresowa zabawka do kręcenia.
Możesz kręcić sobie, możesz sobie usiąść i sobie zrobić karuzelę. Wow! W drugą stronę. Zabawa jest przednia. Dobra. Pagnali. To rura własnej roboty? Tak, to własnej rura własnej produkcji. Zobaczcie te spawy. Ten luksus. Niesamowita robota. Przyjmujesz zlecenia? Tak, jak ktoś chce, żeby taką rurę wykonać, jak najbardziej mogę wykonać. To jest odzysk. Tak zwany odzysk. Ekologia. Ekologicznie, o no. Ekologicznie. Bio. Cyk. Brama otwarta. Jeszcze wydech, no. To masz rację. Tutaj masz rację. A to jest też dobry motyw to jest. To jest też dobry motyw z tym wydechem. Zobaczcie, jak fajnie można patent zrobić z wydechem. Ekologicznie. Patrz, wyciąłem w rurze rancik i zrobiłem takie jakby zagięcia, wałeczki takie i to wtedy ładnie tak ściska i nie trzeba kupować takich tych. To wtedy tak ten, jak ściśnie się to ładnie to tak, no w sensie ciężko to zdjąć i jest dobrze. A gdzie taką rurę dorwałeś? Na złomie. Z dwóch klejona? Tak, klejona z dwóch, tu jakaś była bardziej nierdzewna. Bo ta zrezygnowała mocniej. No ogólnie ta jest cieńsza, ta jest grubsza. To też dobrze pospawane było wcześniej kiedyś. Patrz. O. Pył wulkaniczny. To jest pył wulkaniczny. To jest drogie. Własnej produkcji, rura od interkulera, dobra robota. Ona taka była powyginana? Tak, specjalnie. Mhm. Żeby tak schodziła, tak i wtedy. Dobrze, co? Myślone tu. Nie ma lipy żadnej. Listki, tu trzeba wywalić takie rzeczy, które są kompletnie zbędne. To jakoś ładniej wyszlifować, to wywalić, żeby to było wszystko takie clean, żeby nie było takich przewodów luźnych, jakichś kabli tutaj wszystkiego. To wszystko ma być, wiecie, bez żadnej lipy po prostu, no. Bez żadnej lipy. Trzeba pakować. Nie żadne kanapeczki. Stejki. Stejki, nie kanapeczki. Pękło. Piękło. No nic, nie ma co się przejmować. A to bez żadnych podłączeń? No, lampa to po prostu atrapa. Jeszcze nie zdążyłem podłączyć lampy, ale zobaczcie jaki custom. To jest dopiero custom. Custom tuning. No, to jest projekt. To jest tuning. To jest projekt. Już podchodzi pod projekt. To już podchodzi pod projekt. Tu nie ksenon, a tu ksenon. Dziwne. Ale taka o lampka, no. To jest lampka. Lampeczka. Tutaj proszę bardzo, interkuler.
Trzyma się. Tak, się trzyma. Wzmocnienia te sprawy. Odkręcę i pokażę, co się stało z interkulerem. Przez pomocowanie. Szpilka! Proszę bardzo, proszę zobaczyć, tak wygląda intercooler. Został dziabnięty. Na szczęście jeszcze nie widać żadnej dziurki, więc chodził o to, ponieważ jest mało miejsca. Zostały zrobione tutaj profesjonalne uchwyty na intercooler. Nie zostały pomalowane, ponieważ nie było czasu. Co jeszcze tu mogę pokazać takiego, co zostało zrobione bardzo dobrze. O, to jest jeszcze dobre. Tu jest wycięty ten. Wózek zawieszenia jest wycięty, bo misa się nie mieściła i trzeba było wstawić taką blachę przesztywniającą, która w sumie się powyginała trochę. Pompa wspomagania została przykręcona na blaszki. Trzymać się trzyma, ale tak jak widać, jest to nie do końca dobrze. Pasek jest trochę luźny. Jest jak jest. Widzę rdze. Tu. Już niestety nawet dziurkę. O, proszę bardzo, dziurka. Nie jest to dobry znak. Nie jest to dobry znak, aczkolwiek to nic. Odkręcę błotniki, bo tak jak widać, pozostawiają wiele do życzenia. Tutaj po incydencie na torze. Dobra, odkręcę błotniki jeszcze dwa. Pokażemy, co dalej jest niedobrze. To już będzie widać tak profesjonalnie. Benz. Mercedes. Mercedes. Jest gwiazda, jest jazda. Również maska. Pozostawia też wiele do życzenia. Wycięta kontuwą po prostu tak o. Tutaj odspryskiwacze też ucierpiały. Maska i tak prawdopodobnie pójdzie na wymianę i na przerobienie. Przerobienie nowej, bo ta już nie bardzo się nadaje do czegokolwiek. 07.05.2016. Serwis klimatyzacji. 342 tysiące przebiegu. Dobrze. Ja widzę coś jeszcze pięknego. Co? O, rura. Rura turbinowa, która nam spadała wiele razy. To jest gumowy wąż, który nie ma zbrojenia. On napęczniewał się. Trzeba było zrobić zbrojenie. Jest dany drut, silver tape, potrójne zbrojenie, poczwórne nawet. Trzymało, dobrze chodziło. Coś obawiałem, że będzie piasek tu, że to będzie kurz, pył, piasek w kolektorze i wszędzie, przez to, że jeździliśmy bez filtra powietrza, ale jak się okazuje, nie ma tragedii, jest git. Wszędzie listki, są małe rzeczy, takie małe, drobne. Tycie! Spływ jest zrobiony tak. Działa. Jeszcze jakieś podkładki dodatkowe. Siedzę w Rio de Janeiro, stary, w Rio. Klucz się zgubił. Smakowicie. Smacznie! To śmierdzi. Śmierdzi jakimiś sikami. To co znowu wąchasz? Fu. Normalnie wali. To pokaż, jak ten wygląda. Tu jakieś jest wygłuszenie?
Śmierdzi. O! Tu było gniazdo. Czego? Ewidentnie, zobacz. Tu było gniazdo. A czego? Jakiegoś szczura czy czegoś. Oszczane. Na pewno. Tak było, no. Dobra. Dzień pierwszy kończymy na takim czymś. Jutro będziemy ciąć, odkręcać, wyjmować, rozbierać się. Hehe. Jeszcze? No. Nie, za dużo tutaj. Tu już jedziemy, no. Czekaj, jak to będzie lepiej? Delikatnie do tyłu i będziemy w domu. Zima zaskoczyła kierowców. Fatalne zdarzenie na Krajowej Ósemce. 48 samochodów zdarzyło się, ponieważ nie potrafi jeździć na śniegu. Będzie? Będzie czy nie? Nie wiesz? Ja też nie wiem. Ja tu tylko sprzątam. Dzisiaj tego silnika ma tu nie być. Postanowiłem, mamy godzinę 12. Powinniśmy się do północy wyrobić. Zima zaskoczyła kierowców. Śnieg na naszych drogach uniemożliwił jazdę 54 autobusom miejskim. Nie będziesz tego słychać, co gadasz. Nie. Jest tak zimno. I co, udało się? Coś trachnęło. Co trachnęło? Nie wiem co. Dobrze? Dobrze. Stabilnie? Stabilnie. Jest naprawdę, tak jest zimno, że po prostu no ręce odmarzają. Ja postanawiam na zimę, zostaję bezrobotny, będziemy grać w gry. Żarty są. Ja się zesram, a się nie dam. Sprzedam fotel za 3,9. Może sprzedasz za 3,9? Jakby się znalazł kupiec, to mogę sprzedać. Za ile? Dyszka do negocjacji. Dychę. Dychę. Paw dyfer. I drugi w gratisie, czy nie? Nie, drugi zostaje dla mnie. Jasne skóry w środku. Silnik fajny. Gear off. Immobilizer off. Mapa 220 koni, odcina. Luksus. Można sobie podriftować. Pocieszyć się trochę, a potem znowu sprzedać. A może my tak zrobimy? Teraz mamy lepsze rzeczy do cieszenia. No. Ale miał być silnik Zeski do Bety. No to będzie silnik Zeski Westa. Tak, też muszę zrobić. O. Dobrze. Powiesz, że byłeś pijany, jak to gadałeś. Kiedy? Że będzie... A, no tak, ja trochę byłem nie do końca świadomy tego, co mówię, jak mówiłem, że sadzamy silnik Zeski do Bety. Stwierdzam, tak szczerze, po większych oglądzinach, że SK jest zdrowszym samochodem niż BMW. Wiem, że ktoś ukradł BMW. Ukradli, powiedz no. Tak. Ojojoj, coś strasznego. Niesamowita sprawa. Ukradli BMW. Nagrajmy cały film o tym, jak ukradli BMW. Tak naprawdę BMW będzie sprzedany. Nie, jeszcze wymyślimy, czy wsadzamy. Może zamkniemy drzwi, żeby było nam cieplej, co? Zaraz zamkniemy, no. Poczekaj, bo ja myślę, jak to podnieść. Może za dyferencjusz? Benzjał. O, zbiornik. Za zbiornik podniesie? Nie podnoś. Podniesie? Pada. Kto? Wózeczek. Upada? Pada wózeczek. Ta zima odbiera mi myślenie logiczne. Co jest? Nie chce się trochę, no. A komu by się chciało? No a teraz jakbyś dał coś, powiedzmy jakiś klocek. Albo... Oskar, to jest...
To jest ciężka. Ciężka sprawa. Albo pod, o, poddychę. Albo nawet lewarek ten butelkowy mały, to on git by był. Poddychę. A kurwa, pod dyfer, jak wejdę na pod sam, wejdę pod samochód, to zaraz spadnie mi na głowę. No to podnieś trochę. Mogę podnieść, kurwa. Kacper. Jak? Srak. Dobra, opuszczam. To mało, mogłeś podnieść, to by wyszedł. Opuszczam. No. Ułożył się dobrze? No dobrze się nie ułożył, bo jest pod kątem, no ale stoi. No. Historia z życia wzięta. Potrzebujemy jeszcze jakieś deski. Ty tak latasz jak szatan. Masz tam deskę, leżę. A jeszcze jedną, wyżej było. Trzeba muzykę odpalić, Oskar. Nie mam. DJ Wielki Sznyter. A to co to? Co to takiego? Czy to jest Giselle? Mój oka. O, Giselle. Gazolin. Gizeliana. Kasper, ja robię cięcie. Czemu? Bo tak. Gizel. Wyski, tu jakbyś go pomalował, powiedzmy na czarno. Nie, ma być czerwony. I czemu? Ma zostać. Tylko zrobić tak, żeby nie było ubytków, ale zostanie czerwony. Na czarno i jakieś tam poszczególne elementy, powiedzmy kolektor z powrotem, to by zarobiste było. Wiesz, że to będzie chaotyczny początek dnia? Wiem. Nie jest ci przykro? Nie. Jakiego doprosić się? To jest taki chaotika. Czemu ty tak chodzisz w kółko? Ja idę tu. To się skończy dla nas źle. Tylko nikt nic niech nie dotyka. Nie mam zamiaru. Jak spadnie na palec, to będzie taki upoś. Taki czas. Ja nie wiem, czy tam będzie w ogóle jakikolwiek upoś. Taki upoś się zrobi. Będzie połamany od razu. Daleko jeszcze. Jeszcze trochę. Podnosi to coś. Podnosi, podnosi. No dawaj, dawaj. Trzyma się? Trzyma, no dawaj. Nie włażę tam już. Zobacz jak ja wyglądam. No pompuj dalej. Ja teraz będę pod śliczkiem tym. Trzyma się? Nie. Opada. Co opada? Ten. Opada? No. Jak to? No nie wiem. Opada pomału. To tylko żarty. No to masz? No. Frankster. Tak, a gdzie ty jesteś? Będzie? Czy wyżej? Oskar przeszkadza nam w robieniu czegokolwiek tutaj, niestety. Tnie, kontuwi i tak właśnie wygląda sytuacja życiowa, no. Spróbujemy wyżej. Będziemy musieli zrobić cięcie teraz. I wtedy będzie można wymyślić i wtedy będziemy sobie tutaj dalej powiemy, co dalej będzie. Ale jak już będzie wyżej? Nie wiem, zobaczymy. Dobra. Pozdrawiam. Pozdrawiamy. Zaczynamy zabawę. Tak zwana gruba jazda. Się szykuje! No.
Dobra, już teraz mogę tutaj powiedzieć, o co tu chodzi, jak to, co dalej. Kable wszystkie podłączałem w miarę. Wydaje mi się, że wszystkie. Dobra, będę opowiadał i będę robił po prostu sytuacyjnie. To będzie dobry pomysł. Zajebista sprawa, że nie ma drzwi, nie trzeba otwierać. To jest dobre. To jest dobre, no. Patent ze zwiększeniem obrotów. Idzie out. Oj. Linka ładna. Tu listwa w pompie jest automatycznie, znaczy mechanicznie tak zrobiona. Jakby ktoś chciał tak zrobić u siebie, to mogę podpowiedzieć. A co, jak komuś kamień wpadnie? Jak komuś kamień wpadnie, no to potem problem. Dobra, to jest powrót. To możemy odłączyć sobie od zbiorniczka. Czy to jest sens odłączyć od zbiorniczka? Owszem, jest sens. A, nie idzie. Nic się nie stało. W ten sposób. I to zostaje na aucie. A to wyjeżdża razem z nami. To trzeba odkręcić. To jest zasilane, to jest od pompy wspomagania. To więc to musimy odkręcić. Zaraz to się skończy znowu palcem zniszczonym. O, zeszło. Elegancko. Szybko, ładnie, sprawnie. A jeszcze tu jest rurka jedna. Dobra, to możemy odkręcić tu. O, trzeba szybko. Raz, dwa. Ruchy, bo jest zimno. No to na pewno jest. Co to? Lewy gwint? Nie był to lewy gwint. O, halo! Co jest? Gdzie leci? Na podłogę! Skąd? No zobacz, człowieku! Ale skąd? Zobacz! Ale skąd, no? No zobacz! A stąd? Stąd leciało. No to czemu tak od razu mówić, no? Dobra, nie ma problemu. No cóż, no to trudno, no. Ekologia wsiąknie w ziemię. Stamtąd skąd się ten. No i wyszło z ziemi, to z powrotem do ziemi. Tyle by było. Odkręcam. Stąd też będzie lecieć, podejrzewam. Podejrzewam. Leci. No, dobra, to nic. No troszkę mocno leci. Tak, patrz. Podstaw to. O, mam butelkę. Tylko patrz, żeby nie pisnęło. Powiem tak, mam déjà vu, bo rok temu, zimą, składaliśmy to i znowu jest prawie zima, śnieg zaczął padać, ale już nie musimy ciąć przodzika tego pasa przedniego kątówką, bo mamy przyrząd, więc jest postęp, jest rozwój, no, to chciałem powiedzieć. To nie będzie epic montaż, to musi być wszystko na żywo. Dobra, to na żywo. Jak prąd kopnie, to na żywo będzie. Live. Dobra, dawaj drzwi. Podłużnica się rozgina. Dobra, tnę. Cisnę w drugą stronę. Kurwa, czemu tak krzywo? Kurwa, tak nie miało się zadziać, no. Kacper. Nożyk ścisnęło mi. No to drzwi tym rzecz. Pokaż. Nie, no dobrze poszło. Nie, to odprostuje się.
No nic, no, krzywo poszło. To nic, że krzywo poszło. Brzeszcz o tym, no? Też? No dawaj. Tam myślisz? No dawaj, no. To słabo chyba pójdzie, brzeszcz o tym. Pójdzie, pójdzie. Pójdzie? Pójdzie, po, pokaż gdzie. Pokaż gdzie. Ja. No kurwa, krzywy jest. Mówisz, że prosty. Trzeba naprawić, ja nie używam takich narzędzi. Ty zębami wolisz to wydzierać? Tak. Ja używam kątówki, a nie jakieś ty. I przecinaka. Powijaka. No właśnie, i przecinaka. Prosto. On tak ma. Rozlazł się podłużnicę na zewnątrz. Ta linia i ta linia tego? To jest tak samo. Nie, jakby nie ten, nie dotyka. No i co? I tak właśnie jest. Wymyślimy coś, żeby to zrobić lepiej. Nie wiem, czy to wykorzystamy. Zobaczymy. Co potrzebujemy jeszcze zrobić, żeby można było wyjąć silnik? Masę odkręcić, bo potem będzie problem. O tu. Tu jest masa, którą trzeba odkręcić. Tam jest śrubka, czy co? Nie jest git. To odkręcamy. Spoko. I już nie wadzi. O, tu jeszcze gaz. Drodzy Państwo, gaz. Sprężynka od gazu. Dobra, niech dynda. Niech ona sobie dynda. To odkręciliśmy. I to też odkręciliśmy, więc to już git. Okej, okay, gaz. Puchy, ty to odkręcasz? Nie odkręcam, próbuję głowiczkę wyjąć. O, właśnie chciałem uskutecznie. Jak to nie idzie, to byś tu mało. No nic, udało się. Tu jest jeszcze gaz. Gaz. Czekaj, trzeba wziąć kombinery. Kombinereczki, gaz. Gdzie jest gaz? Tu jest gaz. Pokaż, gdzie jest linka gaz. Linka gazu. Tu jest gaz. To trzeba ścisnąć i wyjąć. O, właśnie tak. Właśnie tak pozbyliśmy się gazu. Kolumna zostaje, to zostaje, to zostaje. To jest, to wychodzi razem. To też. Wygląda na to, że tutaj wszystko. Witam serdecznie, kolejny mamy dzień i będziemy wyciągać. Wszystko jest podkręcane. Rozruba. Armagedon. Nie ma nic. Zero. Cieszysz się? Tak. Co ja mówiłem ostatnio? Chciałbym zrobić ważne rzeczy, zanim spadnie śnieg. No, to właśnie zrobiliśmy. W lotu powietrza zrobiliśmy. Zepniemy ten profil. Zepniemy go z widłami pasem, żeby można było dalej wjechać, bo jest na kobyłkach i za daleko. Sufit nie mieści się. Wtedy będziemy po prostu, no, będziemy podnosić. No. Zobaczymy. Nie ma innej opcji, nie ma innego rozwiązania na razie. Lecie. Czekaj.
Nie, stój. A to ty, kurwa, przecież przeszkadza ty. Ty jak ty patrzysz? Czemu to masz kotasa wyszlifowanego? Tak się wyszlifowało. Gdzie to jest? A. To na tyrać tutaj. To tam spieć i tu pieć potrzeba. Żeby ten fit przeszedł. Ale to nie przejdzie. No a jakby go złapać za ten, za, albo za turbinę, albo za to i tak go wychylić, wiesz? On ogólnie jest przesunięty. Tak. Bo skrzynia jest bliżej pasażera teraz. A ty patrzysz? No, nadzoruję sytuację. Tu kurwa się przesuwa, opiera ty już. Kurwa. Cała skrzynia przesunęła się w tamtą stronę. Jak ja teraz tam ładowarką tutaj, to będzie trzeba. Tu się rozjadę. No teraz trzeba coś zrobić z tym. No leci olej z filtra. Woda? No. Taka dobra była. No teraz już wyjdzie, no. Klocek jakiś trzeba. Ja. I znowu jest zimno. Znowu jest zimno, znowu silnika brak. I co? No, tak to wygląda, no. Tak to wygląda. Małe rzeczy. Małe. Teraz możemy jeździć na marzeniach. Jak to się nazywa? Jak to mówili w tym, wszyscy wściekli. Yo, Dominic! No engines. Are they planning on racing with hopes and dreams? Doesn't matter what's under the hood? No, coś było tam, że nieważne jaki masz, że boys, coś tam, oni tylko myślą o tym, jak duży masz silnik i coś tam, not the driver, coś tam, the car is the car doesn't matter, only the driver, family. Mamy pusto? Pustki mamy tu teraz? Przeraża mnie trochę ilość tutaj do zabudowania, ale to nic, coś wymyślimy. Jeżeli macie jakieś podpowiedzi, jakieś sugestie, to możecie napisać je w komentarzu. Będziemy jeździć na nadziei i marzeniach. To jest koniec tego fiasko, tego festiwalu. Silnik mamy out, silnik jest tam. W następnym filmie będziemy myśleć, co dalej. Dobra, koniec tego fiasko. Fiasko! Pozdro, fiasko. Zrób mi takie zdjęcie. Dobra.